Witam, że z tej strony Trehol w kolejnym odcinku SegaHardom4 na lokacji Kaiser jako Imperium Osmańskie. W ostatnim odcinku zakończyliśmy wojnę i w sumie się zorientowałem, że był content, który mogliśmy robić w międzyczasie i pomógłby nam bardzo, bardzo. No, ale no niestety, ale tak, że tak powiem, trochę za późno to zrobiliśmy. I teraz w sumie jedyne co możemy zrobić to dokończyć to po wojnie, co nie będzie już aż takie bardzo, nie wiem, że czas będzie nas gonił czy coś takiego, teraz to po prostu musimy dokończyć. No zazwyczaj kiedy się w drzewku położy to bardzo daleko od innych rzeczy to można nie zauważyć i ja dopiero zauważyłem to, gdy to tutaj poszedłem. Ogólnie możemy dostać kory na to. Już prawie na wszystko, ponieważ nam się włączyły te mechaniki związane z tym wszystkim. W sumie nawet nie musimy zbytnio się martwić tym. Dlatego, że mechanika polega na tym teraz, że musimy po prostu zbierać siłę polityczną i to tyle. Wydaje mi się, że też tutaj trochę zapomnieliśmy przez niektóre rzeczy i jako, że mamy już trochę tych tutaj rzeczy, to możemy sobie rozpocząć tutaj różne działania, ponieważ czytałem na czym to polega i wybór przywódców ma znaczenie, ponieważ każda ścieżka pozwala nam zaatakować inne regiony świata i wiadomo oczywiście, że no to dzięki temu jest ponowna, można ponownie zagrać, ale w głównej mierze ja chciałem sobie pójść oczywiście w to, dlatego że chyba to jest jedyna ścieżka, która jest warta tutaj obejrzenia. Więc na razie sobie tutaj oglądamy. Jest tutaj dużo takich śmiesznych ikonek, które nawiązują do innych rzeczy, na przykład tutaj gościu z karabinem i z tą czapką, to wiadomo, że to jest takie nawiązanie trochę do tego właśnie myśliwego europejskiego, tylko ma inną czapkę. No ale to trzeba trochę tak popatrzeć. Okej, na razie sobie tutaj ogarniamy. No niestety na wojnę dookoła się nas dzieje, a u nas to nic się nie dzieje. Tutaj jak sami widzicie na przykład no Niemcy sobie poradzili z tym wszystkim i już nie będzie drugiej wojny i Rosja to zależy jaki pójdzie tutaj, jakąś sporą frakcję zrobiła. Na razie zajmujemy się sobą, nie chcę się zbytnio zajmować okay, jakoś tutaj event pokazujący, że coś się dzieje na tam w Turkmenistanie, o Jezu, nie pamiętam jak się nazywał ten region tutaj, Burgastanie się coś dzieje. My na razie możemy już w sumie zainwestować trochę w czołgi, na pewno trzeba będzie mnóstwo zainwestować badań w gospodarkę. No i na razie czekamy. To, że wybierzemy Kajzera pozwoli nam wejść na ten region i pozdobywać te tereny, ale zobaczmy jak to pójdzie. Na razie Illyria, o Jezus, Serbia tutaj postanowiła... Jezu, Illyria naprawdę... To jest coś takiego, że oni są frakcje, ale walczą tylko tam, więc nie mogą dodawać. I tak naprawdę... nie powiem. Trochę zabić. O! Okej. An end to the Kemalist Iron. Czyli w głównej mierze pozbywamy się Kemalistów, którzy no przez pewien czas byli tutaj z nami, ale niestety pożegnamy się. Ogólnie teraz zauważyłem, że mamy ten rząd. W ogóle nie patrzyłem wcześniej, jaki rodzaj mamy rządu. Jedyne co na razie musimy robić to zbierać political power w głównej mierze, ponieważ to jest jedyna rzecz, która nam się przyda. I na razie sobie tutaj powysyłajmy agentów. No i powoli sobie tutaj będziemy ogarniać. Tutaj widzę, że jest połączenie. To jest coś takiego, że czasami po prostu patrzyłem, ale nie wiedziałem, że coś takiego jest. Tutaj nie możemy tego zrobić, dlatego że musimy mieć 10. Jak już mamy 10, to musimy mieć integrację, musimy mieć powyżej tamtego poziomu. Okej. Czyli w skrócie musimy po prostu... Musieliśmy tam wcześniej coś porobić, żeby się udało. Afghan Protektorat in Persja. Okej. Poza tym, że Afganistan już pada, to coś tam zrobiliśmy. I widzę, że oni są teraz niepodlegli dzięki temu. Chyba wchodziło o to w głównej mierze, że my oddaliśmy Persję Afganistanowi, tylko że Afganistan padł i teraz Persja jest niepodległa. No, macie szczęście. Przynajmniej Azerbejdżan dostał dużo terenów. Okej, co tutaj możemy porobić? Tutaj już nic, możemy coś z tym też nie możemy. Tutaj jednostki specjalne zbytnio nie musimy się martwić. Może sobie tutaj pogarniamy rzeczy już na przyszłość. Okej, co to jest? To jest to... Nigdy zbytnio nie robiłem tego, ponieważ w sumie to bardziej pod pociągi dawałem, ale niech tak będzie, na razie pójdzie. I co ruskie to walczą przeciwko wszystkim. Teraz mają tutaj Afganistan. Nie powiem, trochę śmiesznie jak się ogląda niektórych tych przywódców. Dobra, widzę, że Rosjanie to będą pewien problem, więc może się nam jakoś przydamy się Niemcom. Na pewno się przydamy przy tym, jakbyśmy chcieli im tam trochę pomóc przy desantowaniu się, bo to ewidentnie byłoby pomocne dla nich. To teraz może sobie trochę fabryk militarnych budujemy, jako że i tak mamy dosyć dobrą gospodarkę. No i widzę, że Azerbejdżan to taki sicko trochę robi, dlatego że ma mnóstwo tych dywizji, zgaduję, że one są słabe, ale no trzyma się. Więc zobaczymy jak to będzie. Póki co możemy sobie popatrzeć na te inne frakcje. Tutaj mamy na przykład Mohammedan Union Party, Democratic Party, no zawsze coś. Freedom and Accord, Social Democratic, Ottoman Socialist Party, Ottoman Workers' Party, Act of Commons Party. Ciekawe ile z tych jest takich prawdziwych. Znaczy się, to brzmi jak prawdziwy, dlatego że to nie brzmi w ogóle, wiecie, jakby to było to, ale Social Democrat Party to już nie brzmi jakby było już dobre, albo Ottoman Socialist Party, to w ogóle nie brzmi, ale to już brzmi. Democratic Party jeszcze jakoś brzmi, to brzmi jakby były realne, to brzmi jakby to było z tej gry, więc tak, to brzmi też jakby było z gry, a to może jest prawdziwe, tylko nie znam. Dobra, na razie my tutaj powoli robimy te wszystkie rzeczy, mamy strasznie dużo jakichś minusów, mamy fabryki się nam zaczynają budować i wreszcie mamy, że tak powiem, już w miarę na plus tych karabinów, to mi się podoba. W razie możemy sobie tutaj dodać i może trochę więcej stali weźmiemy, jeżeli nam jest potrzebna. No tutaj powoli już robimy. Okej, więc tak, dołączyli do Rosji, znaczy się dołączyli, zaatakowali Rosję, w takim razie my, oj, tutaj przeszli na wasz teren, o kurde. Jak to wygląda z tym? O, i się zmieni przywódca, teraz Muharin nimi rządzi. Okej, zgaduję, że jesteśmy w stanie pomóc Niemcom, dlatego że, no jak sami możecie zauważyć, jesteśmy w miarę blisko. Tutaj medium. Okej. Widzę, że teraz zajmiemy się sułtanem. Jedny sułtan. Okej. Wygląda na to, że ogólnie rzecz biorąc to powinniśmy mieć plus, ale pamiętajmy o tym, że Rosjanie trochę już wojen robili, więc może być trochę trudniej. Na pewno na razie dobrze nam idzie, to trzeba dobrze widzieć. Okej, Gruzja dołączyła, my też dołączymy, tylko najpierw sobie poogarniamy tych wszystkich rzeczy. Okej. Jak tam z gospodarką? O, jesteśmy bardzo do tyłu. Okej, możemy tutaj dołączyć do Kajzera. My jesteśmy już w frakcji? Wiem, że... O, tak, jesteśmy w frakcji. Okej. W takim razie możemy wystawić jedną z armii. Albo całą armię. Tutaj. Pytanie jest takie, jak to wygląda. Jak na razie nie mamy żadnych granic z nimi, więc jest ok. Dobra. Dobra, wszyscy tutaj na ten front. Z jednej strony tak, a tak dołączymy. Oddamy swoją niepodległość. Okej. Zobaczmy w takim razie jeszcze inne regiony. Pozbądźmy tutaj tych minusów. O! Czy jest non? Okej. Wiedziałem, że mamy jeszcze non. Tutaj to się już... A tutaj to też trzeba było. Dobra. To są już nasze kory? Tak, to są nasze kory. Okej. Jak tam nasze jednostki? A, nie wszystkie były podłączone. Dobra, poczekamy chwilę, bo tam całą armię wyślemy, więc warto by było mieć coś tam. Okej, Zaraz zgadzamy się na wszystko. Dlaczego mamy się nie zgadzać? Przecież oni chcą dla nas najlepiej. Dobra. Tutaj dołączmy do wojny. I teraz czekamy, jak tylko Bułgarię zaatakować. Czy ktoś jest w wojnie w Bułgarii? Możemy dołączyć do waszej wojny, gdybyśmy zaatakowali Bułgarię. O, właśnie, dziękujemy. Dobra. Teraz coraz więcej mamy fabryk, to jest... Trzeba przyznać, że jest dobrze dla nas. Ale jeszcze musimy sobie poczekać trochę. Ale udaje nam się przebić przez to. Mamy rozkaz. Mamy mega agresywny, więc może sobie tutaj trochę powiększmy. Tutaj, o Jezu, chcą nam wysyłać sprzęt? Bardzo chętnie. Akurat na sprzęt się zgodzimy. Na resztę to zbytnio nie chcemy. Podoba mi się, że zaprosili nas do wojny przeciwko Francji, ale nie zaprosili nas do wojny przeciwko Rosji, której w sumie my powinniśmy najbardziej im pomóc, ale jakoś im nie przyszło do głowy, że to jest dobry plan. Okej, może zróbmy przeciwko Rosjanom. No i póki co widzę, że w powietrzu jesteśmy królami, ale zgaduję, że to dzięki pomocy naszych sojuszników, że bardziej chcą bombardować ten teren, niż że wspomagać nas. Dobra, za chwilę dostaniemy 3 generałów, więc bardzo chętnie zapamiętam jeszcze, którzy to są, żeby ich wymienić. I teraz będziemy próbowali jeszcze ogarnąć. Okej, widzę, że tutaj okrążyliśmy ich, ale słabo idzie to okrążenie. Okej, już jesteśmy prawie pod stolicą. O, pozbędziemy się Czarnego Poniedziałku, którego chyba już dawno pozbyłem. Nie wiem, gdzie mamy... Czarnego Poniedziałku też się dawno pozbyliśmy. I co chciałem... A, zmienić tych generałów, jako że już możemy. No, w takim razie... Tak, ty... Ciebie pamiętam. No i 2, którzy... ale totalnie się nazywają. Ty na pewno i ty. Okej, oni są słabi. Bym ich pograndował na jakichś lepszych generałów. Bo pozbyłem się swoich dobrych generałów na rzecz tych. No dawajcie mi tutaj sprzęt. Okej, wygląda na to, że nasza szarża idzie dobrze. Teraz tylko zdobyć Sofię i już powinniśmy być tutaj, pozbyć się. Okej, dobra. Kontrolujemy i teraz wszyscy tutaj są w frakcji, więc możemy dać na ten front i popróbować tutaj popchnąć trochę. Wydaje mi się, że to jest jedyna rzecz, którą możemy teraz zrobić. Okej. Zajmijcie się trochę tymi karabinami. O, mamy już sporo tych fabryk. Nabudowaliśmy. Oraz nawet dywizję. Wow, dywizję nawet udaje nam się ogarnąć. Dobra, która to jest ta dywizja, która my posiadamy? Nie, to jest 2. No, bo my mamy trochę tych dywizji, nie powiem. Okay, coś tutaj jeszcze powinno być, ale nie pamiętam. A, dobra. Powinien być ten jeszcze logistic. Możemy to sobie zmienić. Już nie jest tak, że potrzebujemy mnóstwo dywizji. Teraz potrzebujemy dobrych dywizji. I potrzebujemy antytanków. No do tej wojny to się na pewno nam przydadzą. Jeszcze nie mamy setki, ale już powoli jesteśmy na froncie. I wygląda na to, że tak trochę możemy zrobić. No, są dobrzy w obronie, ale nie wygląda, żeby byli aż tak dobrzy innych. Okej. Okej, tutaj stworzymy huntę, tutaj German, tutaj przywrócimy. Tak naprawdę mógłbym tutaj zapisać i robić inne różne serie. Jak mówiłem, tutaj w zależności co pójdziemy, to tam możemy mieć claimy, ale później my oczywiście w Kajzera, dlatego że to jest jedyna dobra frakcja, jedyna dobra ścieżka w tej serii. A w międzyczasie możemy sobie tutaj na przykład robić o coś takiego, dostać kory. Później usunąć to. Znaczy chyba to już mamy korę. Na głównej mierze usunąć minusy. Okej, więc oprócz tego, że nam się zmieniła flagę na coś takiego, teraz się nazywamy Konstantinopolenguverre, czyli rząd konstantanopolski. I oprócz tego to możemy porobić to. Jo. Dobra. Więc tak, oczywiście, że utwardzamy nasze rządy. I pytanie jest, czy nadal żyje. Jeszcze żyjesz. To dobrze, zobaczysz, jak tutaj potężny naród osmański. Tak naprawdę to nie jest naród osmański, ale powiedzmy, że tak jest. Jak tutaj powstanie z kolan dla ciebie, Kajzerze. Mła. Oraz nie wiem, czy dobrze, bo tutaj na razie budować fabryki, bo że to się źle skończyć. To jest chyba jedyne już tereny, które nie są z połączeniem morskim. Reszta jest z połączeniem morskim. Więc sobie trochę pobudujemy w takim razie stoczni. Na zapas. A my na razie pójdziemy dalej w gospodarkę. No jesteśmy bardzo do tyłu. Widzę, że słabo nam idzie tutaj, więc atakujcie tak lekko. Żebyśmy aż tak dużo nie tracili manpowera. Ile tracimy? 90k. Reszty nie musimy zbytnio tutaj dodawać do wojny. Okej. Tutaj mamy jakieś minusy. Okej. Tutaj przez przypadek wyłączyłem. Teraz dodajmy logistykę. No i teraz musimy czekać w głównej mierze, dlatego że to jest bardziej taka wojna, żebyśmy ich wypchnęli i żeby ich po prostu ich manpower w głównej mierze zbić. Mamy minus 66, bo mamy update automatically minus 150, więc nie powiem słabo. Mamy known, ale nie możemy zmienić, bo mamy na minusie. Ale w ogóle co jest takiego, co nam minus daje? W głównej mierze nie mamy żadnych plusów, to jest taki powód. Ale no, stabilność w głównej mierze. Jeszcze zmniejsza się? A, zapewne przez wojnę. A, jeszcze wojna nas tutaj zabiera. Okej. Więc jak tutaj wygląda... O nie! Nie udało nam się. Zabrakło nam kilku dni, żeby dać Kajzera na tron. Więc tak... Tutaj mamy, że nie mamy żadnej tego, ale... Wilhelm II... Nie, Wilhelm III wejdzie na tron nasz. Więc teraz nazywamy się Deutschnachost. Nie wiem, czym to jest. Niemiecki, Bliski Wschód, nie wiem, czym to jest. O, jednak żyjesz! Wow, przeżyłeś. Wow. Tak naprawdę on nie zginął, po prostu został Kajzerem. Kajzerem Bliskiego Wschodu. No, trochę źle to wyszło. Ciekawe, czy za chwilę dostanie jakiś event taki, że... Tak, zostaje event, że... No niestety Kaiser Wilhelm II umarł. No, to było krótkie. No, i tak to wygląda. Czyli w głównej mierze Niemcy nas przyjęli i teraz robimy wszystko dla Niemiec. Tak, w głównej mierze ta cała ścieżka polega na tym. Trochę słabo, że nie udało mi się Kaisera szybko dodać. Byśmy mieli też plus za to, żebyśmy mogli dostać jakieś wsparcie, ale wygląda na to, że jednak tak nie poszło. A na razie to jedyne, co możemy robić, to atakować, ale widzę, że przez ten rozkaz to nasze dywizje nic nie robiły, więc musimy tutaj przywrócić ich atak. I za chwilę zapewne będziemy musieli w głównej mierze zwiększyć nasz pobór. Okej, Burgos. Okej, zastanawiam się, czym był Burgos, a Burgos to jest tutaj. Po prostu myślałem o Bułgarii. Nie wiem dlaczego. Burgas! O właśnie, Burgas. Dobra, w głównej mierze front się ustabilizował. Ustabilizował się w głównej mierze na Ukrainie. Ale jest dobrze. Nie jest źle. Okej, co tutaj mamy? Trochę doda nam plus. Tutaj Kaiser z Dżihad dostaniemy trochę, możemy wybrać. W głównej mierze już nie mamy manpowera, żeby kontynuować wojnę, bo bardzo, ale to bardzo nam schodzi na tej... No Niemcy to już trochę stracili, ale w sumie Ukraińcy, reszta to tam zbytnie nie robiło. Jak to wygląda na innych frontach? O, z Chińczykami teraz walczycie, dobra, nie, to będzie za chwilę po was. W głównej mierze ja nie chciałbym atakować dalej, bo ja po prostu tracę manpower, nic więcej. A naprawdę mi się przydałoby trochę tego, jak tutaj jest. Minus 150, nic więcej już nie mamy. Mam jeszcze at war, Egyptian Integration, no to trzeba będzie wyłączyć. W takim razie wydaje mi się, że na razie możemy sobie wyłączyć to. W głównej mierze teraz przez to tracimy, więc na razie nie będziemy brać udziału w tej wojnie. Wycofamy się i poczekamy sobie na razie trochę, ponieważ mamy ten integrację, która nam daje bardzo dużo minusów. Więc będziemy musieli się zająć bardziej integracją niż tym. Tak w głównej mierze po prostu dostaniemy dużo manpowera, więc chętnie to wykorzystam, ale w głównej mierze chcę się już pozbyć tego. Tak. O, zostanie Ottoman Emiratem. Dobra, ale to na razie z tego odcinka tutaj się udało nam się to włączyć, ale w głównej mierze musimy teraz trochę poogarniać te wszystkie rzeczy. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach, bo z nami Trehol. No to cześć!